Bełchatowska placówka znalazła się w sieci szpitali. To wobec zmian, jakie obejmują polskie lecznictwo, dobra wiadomość. Jak poinformowała rzecznik prasowa bełchatowskiego szpitala, wczoraj ogłoszona została lista zakwalifikowanych placówek. Bełchatowska lecznica zyskała również najwyższy trzeci stopień referencyjności. Te dotychczas obejmowały głównie kliniki i szpitale specjalistyczne. Jest to też taka ciekawostka. Jako szpital wojewódzki właściwie w tej nowo powstającej sieci szpitali powinniśmy znajdować się na drugim stopniu referencyjności. Natomiast szpital bełchatowski tutaj też trzeba powiedzieć wprost, dzięki dużemu wysiłkowi zarówno dyrekcji szpitala, jak i organu tworzącego zarządu województwa, jak i też przychylności Narodowego Funduszu Zdrowia, tutaj szczególnie pana dyrektora Olsińskiego, został zakwalifikowany na trzeci najwyższy stopień referencyjności. Daje to nam ten komfort, że większość profili, które do tej pory funkcjonowały, będzie funkcjonowała nadal. Dostaniemy dofinansowanie na maksymalnie szeroką liczbę działalności. Szpital w Bełchatowie jest jedynym w powiecie bełchatowskim. Umieszczenie go na liście sieci szpitali daje pewność utrzymania stabilizacji finansowej. Umowy będą automatycznie podpisywane z Narodowym Funduszem Zdrowia bez konieczności ubiegania się o kontrakty w postępowaniu konkursowym, jak było do tej pory.